Siatkarka i lekkoatletka klubów akademickich, srebrna medalistka olimpijska w skoku wzwyż. Po zakończeniu kariery pracowała w Cepeli, ośrodku przygotowań olimpijskich w Cetniewie i gdańskim browarze Heweliusz. Była członkinią słynnego lekkoatletycznego Wunder Teamu. Naszym gościem jest Jarosława Jóźwiakowska. To, że pojechałam do Rzymu na olimpiadę, to był w ogóle niespodzianka dla mnie samej, bo nie byłam brana pod uwagę, mimo że miałam minimum olimpijskie. To moje wyniki nie kwalifikowały się, żeby zająć jakieś dobre miejsce i w związku z tym wtedy na kierownictwo polskich sportowców mówiło, no tą Jóźwiakowską to tak możemy wysłać, bo troszkę jednak wyskakała tych rekordów, to niech to w ramach nagrody niech jedzie, ale się nie spodziewał nikt absolutnie niczego, żadnych wyników. No i tak się stało, bo tak, kibice byli bardzo dla mnie czuli, bo naciskali dość mocno na mój wyjazd na olimpiadę. I w związku z tym udało mi się wyjechać, udało mi się zastartować. Ja już miałam bilet powrotny na drugi dzień zaraz po eliminacjach. Ale jak przeszłam eliminację i doszłam do finału, to pan Reczek powiedział, o kochana, jak ty zdobyłaś medal, to możesz zostać, jak długo chcesz. Wracam z ekipą techniczną. I z ekipą techniczną wróciłam do Polski po pobycie prawie 10 dni po olimpiadzie, bo w międzyczasie miałam okazję pojechać do Neapolu i być na Monte Cassino. Także to są takie cudowne przeżycia.